Cześć, moi drodzy. Za oknami szaro, buro czy ponuro, tego w sumie nie wiem, to zależy chyba od naszego nastroju. Jeżeli ktoś jest fanem jesieni, to myślę, że jak najbardziej taka pogoda się podoba. Moi drodzy, dzisiaj będę może troszeczkę odchodziło od tematu właśnie tego jesiennego deszczu, który na przykład teraz u mnie intensywnie występuje. Słuchajcie, chciałabym skupić się na dwóch takich trendach, które można było zaobserwować w tym oraz w poprzednim roku, jeżeli chodzi o okres letni. Ja wiem, że no może już teraz jesteśmy głowami gdzie indziej, no ja natomiast bardzo często właśnie wracam jednak do tych letnich wspomnień. Moi drodzy, w tym roku, jeżeli jesteście online, to na 100% zauważyliście Brad Summer. No, nawet jeżeli nie jesteście fanami Charlie oraz jego albumu, no to ten trend i tak żył sobie swoim własnym życiem. Myślę, że był nawet bardziej popularny od samego albumu. Dlaczego ja w ogóle o tym wspominam? Co to ma wspólnego z maturą z języka polskiego? Zaraz spróbuję właśnie Wam to mniej więcej wytłumaczyć. No moi drodzy, jeżeli chodzi o sam trend brat, no to popatrzcie, że w ogóle doszło tutaj do zmiany znaczeniowej samego tego wyrażenia, tak? Z tego wyrazu nacechowanego negatywnie emocjonalnie, brat, czyli bachor, no zrobiliśmy taki, można powiedzieć, mikrotrend, zaczęliśmy to akceptować i tak naprawdę bardzo często możemy zauważyć w kulturze, że te znaczenia, one bardzo często no, przechodzą różne transformacje, tak? Tutaj z wyrazu nacechowanego negatywnie emocjonalnie mamy wreszcie taką samoakceptację i również no, też sami chcemy sobie przypinać tą łatkę. Czym w ogóle jest ten brat jako trend, jako może taka też filozofia życiowa w pewnym sensie, możemy tak powiedzieć chyba. No, to jest wyrażanie samego siebie, taka pewna swoboda. To jest może też ucieczka od konformizmu. To może być tak naprawdę wszystko, to może być styl wyrażający się od luksusu po tandetę, imprezowy styl życia, chęć zerwania z takim wizerunkiem idealnej persony. Moi drodzy, no jak to potem się rozwinęło, to jest już inna sprawa, tak? Czy ten trend został od początku do końca taki sam, no ale w założeniach właśnie chodziło o to, żeby pokazać samego siebie. I wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa sprawa, no bo rok temu mogliśmy obserwować zupełnie inny trend, a tutaj mam na myśli Barbie. Barbie właśnie zakrólowała latem 2023 roku. Moi drodzy, i w jaki sposób właśnie należało się wtedy zachowywać, jak należało się ubierać? No przede wszystkim Barbie to były przemyślane stylizacje, dominacja różu, ale tego różu bardzo charakterystycznego, niezwykle intensywnego. Teraz mamy ten kontrast w Brat właśnie z takim neonową zielenią. Jest to kolor, myślę, niezbyt popularny. Być może właśnie również z tego względu został wybrany. Barbie to była również przede wszystkim taka kobiecość. To był dopracowany makijaż, to było podkreślenie młodzieńczej energii, promieniowanie, tryskanie radością, no i też pokazanie, że trzymamy swoje życie w ryzach. No i patrząc się tak naprawdę na te dwa trendy, nie sposób zauważyć, że one w pewnym sensie właśnie no są taką odpowiedzią, tak? Brat może być odpowiedzią na Barbie. Mamy tutaj do czynienia z taką dychotomią, czyli z podwójną naturą. Mamy tutaj pewną akcję i reakcję. Barbie powinna być piękna, powinna być niezwykle estetyczna. To powinna być osoba, która no właśnie, że tak powiem, jest w stanie kontrolować swoje życie od początku do końca. Myślę, że jest to dosyć trudne do spełnienia. Być może właśnie ludzie mieli już dosyć trendów tego typu. Tutaj myślę, że można też wymienić na przykład Clean Girl, tak? I pojawia się brat. To jest z kolei taka, można powiedzieć, emancypacja tego, że nie zawsze musimy być piękni, że nie zawsze musimy być gotowi, że czasami może nam się podwinąć noga. Co to ma w ogóle wspólnego z literaturą, z kulturą? Słuchajcie, no, ten język polski jako przedmiot to właśnie jest nie tylko literatura, ale chciałabym tutaj nawiązać do pewnej koncepcji, którą możecie już znać,
Tutaj chodzi mi o sinusoidę Juliana Krzyżanowskiego. Bardzo często jest ta sinusoida przez nauczycieli wam pod nos podstawiana. Podręczniki również ją uwielbiają. No i o co chodzi z tą sinusoidą? Ta sinusoida dzieli nam epoki na dwa podtypy. Ten pierwszy podtyp to są epoki jasne. To są epoki, w których dominuje właśnie taka kultura nauki, w której również możemy zaobserwować dominację takiej pewnej harmonii. No i to są epoki typu antyk, renesans, oświecenie, pozytywizm, no i dwudziestolecie międzywojenne. Jeżeli chodzi o te epoki drugie, to są epoki właśnie tego drugiego podtypu, to są epoki ciemne. I tam dominuje z kolei właśnie taki, możemy powiedzieć, no, pewien nieporządek. Ta harmonia antyczna zostaje troszeczkę właśnie zaburzona. Mamy powrót do metafizyczności. Pewna może taka niechęć, no może nie tyle co niechęć, ale jakby uświadomienie sobie, że nauka nie jest w stanie nam zagwarantować właśnie takiej obiektywnej wiedzy o rzeczywistości, bo ta rzeczywistość jest zmienna. No i tutaj ludzie uważają, że po prostu nie da się tego uchwycić w tych takich pewnych miarach, że tak powiem. I do tych epok Krzyżanowski zaliczał średniowiecze, zaliczał również barok, romantyzm, no i młodą Polskę. Moi drodzy, później ta sinusoida, ona nie ma za bardzo sensu, bo te trendy, one zaczynają, że tak powiem, coraz bardziej przyspieszać. Tutaj w ogóle, jeżeli chodzi o tą sinusoidę, to ona ma swoje liczne plusy oraz minusy. No, do największych zalet myślę, że na przykład należy zaliczyć to, że po prostu ta sinusoida, ona nam pokazuje pewną taką naprzemienną naturę. Pokazuje nam, w których epokach właśnie ważniejsze były wartości związane z rozumem, a w których były wartości związane z religią dominujące. Ale no, tak jak wielu innych badaczy już wcześniej wskazywało, ta sinusoida ma również i wady. Przede wszystkim jest wskazywane to, że sinusoida dzieli po prostu te okresy na równe okresy, a jest to absolutnie nieprawda, bo możecie sobie porównać chociażby tysiącletnie średniowiecze i tam trzydziestoletnią młodą Polskę. Również ta sinusoida, ona być może właśnie pokazuje nam świat tak naprawdę tylko i wyłącznie w dwóch odcieniach, tak? To jest wszystko wskazane albo było tak, albo inaczej. Takie czarno-białe kontrasty. Oczywiście, że nie wyglądało to w ten sposób, ale tak jak mówię, to jest po prostu sinusoida, która ma nam jakoś ten nasz światopogląd, tą naszą też wiedzę na temat literatury jakoś uporządkować. I wracając do sedna, bo myślę, że już troszeczkę się rozgadałam, co to ma w ogóle wspólnego z tym, co mówiłam na początku, tak? Ta Barbie i Brad Summer. No, moi drodzy, myślę, że ma to tyle wspólnego, że widzimy, że ta kultura tak naprawdę cały czas przyspiesza. Wiem, że posłużyłam się tutaj przykładami niezbyt literackimi, tak? No bo Brad to przecież jest album muzyczny, Barbie to był film, ale również i tak naprawdę cała historia tych wszystkich zabawek. Ale tutaj myślę, że tak naprawdę teraz ta kultura jest o wiele bardziej rozdrobniona. I chciałam wam pokazać, jak to wszystko po prostu przyspiesza. Mamy akcje i reakcje tak naprawdę z tygodnia na tydzień bardzo często, z roku na rok. Te trendy pojawiają się i znikają, to są mikrotrendy. To nie jest tak naprawdę już taka pogłębiona filozofia, możemy powiedzieć. Nawet możemy sobie przyrównać te wszystkie trendy do różnych subkultur, tak chociażby, gotów albo do emo. Tutaj chodziło jednak o taki konkretny styl życia. Brad Summer niby też nam pokazuje właśnie, w jaki sposób powinniśmy żyć, co powinno być dla nas priorytetem, ale czy tak jest rzeczywiście? Czy być może właśnie nie wskakujemy, że tak powiem, na te trendy, a potem nie opuszczamy ich zbyt szybko?
Jeżeli chodzi o literaturę, jak to wyglądało kiedyś? No, te trendy oczywiście one również były, ale zmiany w trendach następowały zdecydowanie wolniej. Możemy to oczywiście wiązać z tym, że nie mieliśmy chociażby tak szybkiego połączenia, tak? Teraz mamy internet, więc możemy się niezwykle szybko skomunikować z osobami, które są na drugim końcu świata. No, wcześniej ten przepływ informacji był o wiele wolniejszy. Ale ten wolniejszy przepływ informacji być może no, był o tyle, że tak powiem, dla człowieka bardziej przystępny, dlatego że człowiek mógł sobie też przemyśleć niektóre filozofie, mógł sobie przemyśleć niektóre podejścia do życia, mógł po prostu no, bardziej skupić się na, że tak powiem, ograniczonych źródłach informacji. Bo my teraz jesteśmy po prostu bombardowani z każdej strony, tak? Otwieramy internet, no nie wiem, jak wy, ja jestem po prostu bombardowana przez tysiące, że tak powiem, powiadomień, które mówię sobie zawsze, że wyłączę, ale tak się nie dzieje. Jestem bombardowana przez newsy, które tak naprawdę mnie nie interesują najczęściej. A jeżeli już coś mnie interesuje i algorytm to załapie, to tak naprawdę są pokazywane tylko i wyłącznie no, te newsy, które będą podchodziły pod moje gusta, więc zamykam się w takiej bańce informacyjnej. No ale dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Czy nie jesteśmy też, że tak powiem, zbyt zmęczeni tym nagłym, no, przypływem informacji, tym przypływem oraz odpływem? Kiedyś zdecydowanie było to wolniejsze. Popatrzcie też na te wszystkie epoki literackie, że my widzimy, że ten przypływ informacji, że ten przepływ informacji, on cały czas tak naprawdę był coraz szybszy. No bo mamy epokę, którą jest antyk i w sumie to nie sposób określić, ile ona trwała, ale wiele, wiele lat. Potem mamy średniowiecze, no to jest również dosyć długi okres, bo mamy tutaj epokę no, tysiącletnią i popatrzcie, jak to wszystko przyspiesza. Potem mamy renesans, również się te granice w sumie tak zacierają, no ale to już możemy liczyć tak naprawdę w setkach lat, a nie w tysiącach. Również barok, oświecenie, romantyzm, no to już kilkadziesiąt lat, pozytywizm to samo, młoda Polska. I dwudziestolecie międzywojenne, coraz krótsze się robią te epoki. Z czym to jest związane, możemy sobie pomyśleć, tak? Być może również związane jest to z taką większą świadomością, bo popatrzcie, jakbyśmy mieli teraz na przykład opisać naszą epokę pod względem czy to literatury, czy to również jakichś no, trendów dotyczących mody, dotyczących muzyki, filmu. Czy jesteśmy w stanie wskazać jakąś taką jedną dominantę? Jaka to byłaby epoka? Czy była to jest epoka jasna, czy to jest epoka ciemna? Czy dominuje tutaj metafizyczność, duchowość, religijność, czy decyduje tutaj kult nauki? To wszystko teraz ze sobą współistnieje. I to jest piękne z jednej strony, a z drugiej no, może być właśnie też przytłaczające. Słuchajcie, ten odcinek jest dosyć chaotyczny. No, chciałam tak naprawdę tutaj pokazać Wam, że to wszystko, czego my uczymy się w szkole, tak, to są tak naprawdę wielkie uproszczenia, ale te uproszczenia mogą nam w pewien sposób właśnie to życie ułatwić. No bo kiedy my jesteśmy w stanie właśnie no, mniej więcej orientować się na tej osi, na tej sinusoidzie, no to wiemy właśnie mniej więcej, jakie były najpopularniejsze motywy. Wiemy, w jaki sposób ludzie mniej więcej myśleli. Być może również jest nam to łatwiej określić ze względu na to, że po prostu mamy jakiś taki dystans czasowy, tak? Bierzemy tą dawną literaturę i jesteśmy w stanie sobie ją jakoś pogrupować. Dzisiaj nie sposób jest to zrobić, tak? Bo cały czas mamy do czynienia z jakimiś nowymi wydawnictwami. W dzisiejszych czasach, uwierzcie mi, naprawdę tych książek wydawane jest coraz więcej. No i są też, że tak naprawdę wprowadzane różne limity już teraz, chociażby przez niektórych wydawców. Świat przesycony jest kulturą, ta kultura się rozmazuje, rozmywa, rozpływa. I to tak naprawdę, w jaki sposób my będziemy z niej korzystać, no to tak naprawdę leży wszystko w naszych rękach. Być może dobrze jest czasami właśnie powrócić do jakiejś kultury dawnej, żeby
zobaczyć, czy kiedyś właśnie ludzie myśleli w podobny sposób. W jaki sposób to myślenie się po prostu zmieniało, przekształcało, co miało wpływ na to całe myślenie. Bo najczęściej, jeżeli chodzi właśnie o literaturę, o kulturę ogólnie, to mamy tutaj do czynienia z różnymi oddziaływaniami zewnętrznymi. Bardzo często są to czynniki właśnie historyczne, polityczne, socjologiczne. Czy możemy to odnaleźć również w dzisiejszej kulturze? Czy to jest coś, co na przykład Was również interesuje? No mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek sprawi, że Wy również będziecie chcieli właśnie poszukiwać takich różnych, że tak powiem, no, podobieństw, może czasami też różnic, jak ta kultura się rozwija. Co zostało nam z dawnych czasów? A co rozwija się teraz takiego nowego? Gdzie mamy ten powiew świeżości? A może uważacie, że tak naprawdę wszystko już było? Słuchajcie, to jest tak naprawdę bardzo ciekawy temat do różnych dyskusji, do rozmów. Mam nadzieję, że no, zainspirowałam Was w pewien sposób. Możecie mi dać znać, co myślicie na ten temat, tak? Jak dzisiaj kształtuje się ta nasza kultura? W jaki sposób tak naprawdę kształtują się również i dzisiejsze trendy? Czy uważacie, że może jest przesyt, a może to dobrze, że jest tego tak dużo, że mamy po prostu możliwość ekspresji, że możemy w różny sposób pokazywać samych siebie? Jak myślicie? Dajcie znać. Do zobaczenia.